Koła bardzo wieczorowa w Radiu katowice. Dobry wieczór Państwu Marek mierzył przed mikrofonem, a obok mnie pani Urszula Pawlik, krytyczka literacka i tłumaczka z literatury niemieckiej. Ale dziś nie będziemy mówić ani o literaturze niemieckiej, ani nie będziemy zastanawiać się, które to książki ostatnio pani przetłumaczyła czy przeczytała, tylko przypomni pani historię. Jak ja to mogę nazwać? Dzielnicy chyba paryskiej, w której to dzielnicy każdy turysta musi być, czyli Moulin Rouge. To nie jest dzielnica, to jest obiekt. Dzielnica to jest Montmartre. To jest obiekt, czyli ten. Czerwony młyn. E, czerwony młyn który ostatnio coś się chyba spalił? No nie tak ostatnio się spalił, on się trochę wcześniej spalił i ma za sobą dość długą historię, bo to jest 135 lat będziemy w tym roku obchodzić. Gdzie jest to po tych 135 latach, a nawet i wcześniej, przez całą drugą połowę XX i praktycznie przez cały XX wiek, chyba najpopularniejszy kabaret na świecie? I kto był w Paryżu i nie zobaczył Moulin Rouge, i rewi, jaką tam można oglądać trzy razy dziennie o godzinie 19, 21 i 23, to tak podobno naprawdę nie zna Paryża. Czyli nic nie widział w tym Paryżu, a za te rewie trzeba słono zapłacić. Tak. Najtańszy bilet to jest powyżej 100 euro i te bilety one są różne w cenie w zależności od pory roku w zależności od przedstawienia i w zależności od okazji bo najdroższy bilet to jest na rewie noworoczną a raczej rewie sylwestrową. i to kosztuje co najmniej 1100 euro 1100 euro pani już razy dwa jeżeli idziemy 200. Tak. Dwa, najtańszy. Razy cztery. No cztery i pół, tak trzeba liczyć. Razy cztery i pół, prawda? No to no. wychodzi nieźle. Proszę powiedzieć, jak to się zaczęło? Kto to wpadł na taki szatański pomysł, żeby zrobić coś takiego w Paryżu? To się zaczęło w ten sposób, że Paryż stał się ośrodkiem malarstwa, ośrodkiem rzeźbiarstwa. Ośrodkiem studentów szkoły artystycznej i ośrodkiem tego całego życia kulturalnego, pisarzy, Poetów, którzy skupiali się wokół tych dzielnic i tych miejsc, na które ich było stać. A takim miejscem, na które było stać tanim, oddalonym od centrum miasta, tych eleganckich lokali, było takie w owym czasie jeszcze przedmieście w zasadzie. A tak naprawdę to chyba taka bardziej rozbudowana wioska Montmartre. I tam w tej wiosce wiadomo, że sztuka jest głodna i spragniona, jak to kiedyś ktoś powiedział, zaczęły powstawać lokale, lokaliki, spelunki, speluneczki, gdzie płynęło wino, gdzie płynął absynt i gdzie jedzono. Tam nie brakło muzyki, te szalone dyskusje, które ciągnęły się do późna w nocy, i te biesiady intelektualne, one zaczęły być okraszane muzyką. A gdzie są mężczyźni, gdzie jest muzyka, to muszą gdzie być kobiety. Wino, to muszą być kobiety. A jak kobiety i muzyka, no to. I tańce. I w Paryżu były co prawda takie sale publiczne, taneczne, gdzie można było kupując bilet wejść i tańczyć. No, Wytańczyć ale tańczyć się, się na, całego, na tak? całego. Ale to jednak kosztowało: czy praczkę, czy służącą, czy pokojówkę, czy sprzedawczynię, czy chórystkę operową było czy baletnicę początkującą było stać na ten bilet no nie bardzo więc tańczono tam gdzie to było za darmo i w pewnym momencie dwóch panów w roku 1889 gdzie to był szczyt szaleństwa i rozwoju belle époque postanowiło Otworzyć taką właśnie większą knajpę, nazwijmy to tak, Możemy jak to, tak to było w zamierzeniu, tak. gdzie oferowano wszystko i parkiet do tańca, i scenę, gdzie mogli byli muzycy sobie swobodnie grać, gdzie można było dyskutować, a przede wszystkim, gdzie można było pić, pić i pić. I co znaleziono? Stary, opuszczony młyn, który akurat był na sprzedaż. Był to młyn, który wymagał stosunkowo niewielkiego remontu, i oni postanowili ten młyn zamienić na knajpę. A że wystrój był czerwony, sufit był wysoki to mogli jeszcze występować akrobaci, w nim można było podwiesić trapez, bo pierwsze występy w Mulem Róż były występami akrobatów, takich zabawiających tańczącą i pijącą publiczność. Więc po tym, że był to budynek młynu, nazwano to młynem, a że wystrój był czerwony i okiennice wymalowano na czerwono, więc był to czerwony Młyn. I gdybyśmy tak się zabłąkali w granicach 1890-95 roku do czerwonego młyna, to byśmy się bardzo zdziwili, bo jednej rzeczy na pewno byśmy nie zobaczyli, nie zobaczyli tych czerwonych, opracających się skrzydeł wiatraka i tej takiej Typowej wieży kopułki dla młyna. Ona powstała znacznie później. Powstała po wielkim pożarze czerwonego młyna, który spłonął niemalże doszczętnie, a że dobrze zarabiał i przynosił spore dochody, więc dobudowano do tego te czerwone skrzydła, które się dzisiaj obracają kiedyś. Też się obracały, ale dzisiaj to jest neon. Natomiast wówczas były to na czerwono pomalowane skrzydła i byli ludzie, którzy ciągnęli za odpowiedni mechanizm, żeby ten wiatrak się kręcił, i on kręcił się tylko na początku godzin urzędowania mule róż. Kiedy ludzie przychodzili? Przychodzili, bo ludzie przychodzili z reguły po pracy, przychodzili o zmierzchu. Początki Moulin Rouge nie były zbyt obiecujące, bo dwaj panowie, Julien Olivier i Charles Zidler nie generowali dużych dochodów. Co prawda, bractwo przychodziło, bractwo piło, ale nie realizowała się ta wielka wizja. Dlaczego to było? Chyba za sprawą pierwszego plakatu, który dość słabo reklamował mulę róż, bo pierwszy plakat to był właśnie taki zarys wiatraka plus dziewczyna jadąca na ośle, tak na oklep, gdzie trochę miała zadartą y, sukienkę. No, co to było? Nic. I dopiero toulouse Rotrek rozsławił mulę róż, robiąc odpowiedni plakat do tego. Był to plakat tancerki tańczącej kankana. No i właśnie kankan. Kankan był tym elementem i tym tańcem, który rozsławił Mulę Róż. W owym czasie tańczono tego kankana. Tak do końca nie wiadomo, skąd ten kankan pochodzi, skąd on przywędrował. Często przypisuje się błędnie, że to jest taniec wymyślony przez Jakuba Offenbacha. Tymczasem nie. Offenbach skopiował... Tylko ten taniec do swojej operetki Orfeusz w Piekle, pisząc kultową muzykę do kankana, bo to, co dzisiaj najczęściej odgrywa się, to jest ta wersja tego. Piekielnego tańca. Mówi się, że Kankan -kan przywędrował z Algierii, ale to też nie jest do końca potwierdzone. I cóż to był ten Kankan? -kan? No właśnie, taniec, który powodował u mężczyzn palpitację serca. I euforię i nie tylko. Był to taniec przede wszystkim biedoty. Był to taniec tych wszystkich praczek, subretek, sprzedawczyń, który. Po raz pierwszy sprawił, że kobieta publicznie pokazała nogi, i to nogi nie od kostki w górę, ale w całej krasie, w całej odsłonie z majtkami włącznie. Zresztą Kankan zrobił rewolucję w majtkach. Na czym on polegał? Wtedy była moda szerokich spódnic i dziewczyny tańcząc zadzierały te spódnice, wywijając nogami, podnosząc nogi w górę. I właśnie kankana, gdzie był największy parkiet, największa powierzchnia, tańczono w mulę róż. Tańczono go w sposób dosyć chaotyczny. Początkowo kankana tańczono w parach, gdzie Pierwszą taką znaczącą postacią w Kankanie nie była kobieta. Kankana wylansował tak naprawdę mężczyzna. Był to handlarz winem, który po skończonej szychcie podobno przynosił dzban wina dla swojego użytku, na swoje potrzeby, ale też zaopatrywał mulę róż i nazywano go Walentinem bez Kości, dlatego, że on potrafił wyczyniać na tym parkiecie najróżniejsze rzeczy. I tak się stało, że natrafił na odpowiednią partnerkę, która była równie zwinna, równie taneczna, równie wyczuwająca rytm i oni byli tą pierwszą stałą parą tańczącą kankana. I to na nich się przychodziło, tak? I to na nich się przychodziło i były to wyczyny akrobatyczne Właśnie, taką po pogranicza cyrku, cyrku może i taką figurą, która jest w tej chwili w Kankanie zawsze pokazywana, zawsze odtańczona w każdej wersji, to jest ten tak zwany pionowy szpagat. Partner i partnerka są zwróceni do siebie twarzami, jedna noga jest zadarta w górę tworząc szpagat i Podeszwy butów się stykają i oni skaczą wokół. Na jednej nodze. Na skaczą. jednej nodze, obracając się wokół własnej osi. Ale jeszcze do tego partnerka ma trudniejszą rolę, bo ona zadziera spódnicę i tą spódnicą się tak wachluje, wymachuje. No i pokazując nogi. Pokazywało się automatycznie majtki. Majtki w owym czasie to są te długie takie pantalony, które więcej zasłaniały niż odsłaniały. No i w związku z tym panie, które były szwaczkami, były krawcowymi, a przede wszystkim ta pani, o której mówimy, Lagule, czyli żarłoczka, partnerka Valentina bez kości, wprowadziła jedną rzecz. Praktycznie bardzo zbliżone do dzisiejszych majtki. I tutaj już kobiety pokazywały zgrabne nogi. I to weszło do kanonu, że te majteczki, które noszą na sobie tancerki z kankana, one są bardzo finezyjne, obszyte koronkami. I jeżeli się pokazała taka para akrobatów, bo to można powiedzieć para akrobatów, tak świetnie wykonująca ten taniec, że wszyscy zamierali, a oni wywijali na parkiecie. Tak właściciele postanowili powiększyć scenę i z tej sceny wyprowadzić orkiestrę i wprowadzić tam właśnie tancerzy, co wymagało oczywiście powiększenia tej sceny i legenda mówi, że ta scena, która została powiększona w 1895 roku, czyli raptem parę lat, sześć lat po otwarciu inauguracji. To ona ma przybytku. te kształty i tę wielkość do dzisiaj. I jak się pojawiła scena, to nie mogła się ona ograniczyć do występów jednej pary tanecznej. Zaczęto tworzyć zespoły, gdzie już na scenie zaczyna... Ten kankan być bardziej wyreżyserowany. Na przykład, taką pierwszą formacją, która tańczyła kankana, to były cztery dziewczyny, które tańczyły w tle, wywijając tymi nogami. To i, znaczy, była ta para. Da, była ta i para. Cztery I cztery dziewczyny w tle. Para schodziła, wchodziły coraz to nowe grupy tancerzy. Pokazując różne akrobacje, te gwiazdy, jakieś jakieś salta, były, ale równie były, ograniczało się do gwiazd, do szpagatów, do wywijania wysoko nogami, do pokazywania bielizny. No ale trzeba to też było jakoś upiększyć, czy w jakiś sposób uatrakcyjnić. I tutaj ta legule, żarłok, dla której ściągały, Tłumy, bo bardzo szybko Paryż się, zwiedział, że jest taki czerwony młyn, gdzie można się dobrze napić, spotkać dobry, może nie dobre, ale towarzystwo malarzy, towarzystwo aktorek, towarzystwo baletnic, no, artystów, mówiąc, artystów krótko. mówiąc krótko, i co najważniejsze, popatrzeć na coś bardzo nieprzyzwoitego i ciągnęła. Najpierw ta warstwa burżuazji, potem bogatej burżuazji, aż wreszcie arystokracji. No i nie mogło się to mulę róż ograniczyć wyłącznie do wywijania nogami. Stąd też zaczęto angażować coraz to większych artystów ponieważ strop był wysoki akrobacje na trapezach była przez pewien okres czasu nawet tresura zwierząt ale podstawą rewii był taniec i ten zespół się tak rozrastał że dzisiejsze mulę Róż to ma zespół ten który jest poza sceną bardzo okazały samych projektantów strojów tych pań jest dziesięciu. Jest specjalny krawiec, czy specjalny człowiek, a w zasadzie zespół, bo to są aż cztery osoby, który odpowiada za dekorację z piór. To jest najbardziej opierzona wersja na świecie. Są specjaliści od cekinów, bo to się mieni ferią barw te kostiumy. Są oczywiście specjaliści od... Kostiumów. Ten zespół krawiecki to jest prawie 70 osób. I jak do tego doszło, te tancerki. One są prawie nagie, prawda? One mają te wspaniałe nogi hmm. i te wyszywane, bardzo bogate. Ja nie wiem, czy to są takie body, kozaki. Chyba tak. Takie to, to body. body. Mhm. I do tego są. Pióra, pióra, pióra. Pióra na głowie, pióra w rękach w postaci wachlarzy. Pióra, które są przyczepiane z tyłu do pleców, do pośladków. Także to jest rewia składająca się wyłącznie z piór. I jak to zaistniało? Jak to zaiskrzyło? Te pióra? Zaraz się o tym dowiemy, proszę Państwa, bo pani Urszula Pawlik wykłada dziś o Mulę Róż. Co działo się? 135 lat temu, kiedy Mulę Róż powstało, i jak na przestrzeni wieków ten kabaret się zmieniał i jakie były tego kabaretu największe solistki. Urszula Pawlik w Polskim Radiu Katowice, w Szkole Bardzo Wieczorowej. Szkoła Bardzo Wieczorowa w Radiu Katowice. Nie śpij, bo nie będziesz wiedział. Skończyła pani na piórach, zaraz do piór wrócimy. Tylko ja chciałbym jeszcze, żeby pani powiedziała o tej żarłoczce, Gulę. Dlaczego ona była nazywana żarłokiem? Żarłokiem? Mimo że przecież tak świetnie tańczyła. Tak. To nie mogła tyle jeść. Co się okazało wtedy, jak ona tańczyła, to jeszcze nie było tej regularnej sceny, przynajmniej jak zaczynała. Miała wspaniały wdzięk, wspaniały talent do tańca. No i Paryż oszalał na jej punkcie. I ona wprowadziła pewien element do choreografii tańca, mianowicie taki, że zaczęła tańczyć między stolikami. W owym czasie był zwyczaj, że panowie, podobnie jak panie, tam pań było bardzo mało, siedziało się na sali w kapeluszach, w cylindrach. Głównie. W cylindrach właśnie. I ona opanowała dwie sztuczki. Jedną sztuczkę to taka, że tańcząc tego kankana... Ściągała stopą takiemu panu kapelusz z głowy, i ten kapelusz początkowo spadał, ale potem już nie, bo tak opanowała tę sztukę, że on zawisał na jej stopie i ona wywijała tego kankana na jednej nodze, kręcąc tym kapeluszem, co wywoływało salwy śmiechu. Ale to jeszcze nie powód, żeby nazwać ją żarłokiem. I zrobiła drugą rzecz. Mianowicie ten kręcący się kapelusz, jeżeli on spadł, to ona go podnosiła również nogą z podłogi i wsadzała potem panu na głowę. I po tejże sztuczce porywała kieliszek szampana, który z reguły był pełny, wychylała i szła. Do następnego. Potem ta sztuczka była na tyle podobno opanowana, że ona tu nogą potrafiła tak podbić ten kapelusz, że on w wielu przypadkach lądował na, na głowie. głowie yy, Ale czemu spogu... żarłok, kiedy ona piła? No właśnie, piła. Ale to był pierwszy etap. Drugi etap to był taki, że wypiła kieliszek szampana. I porwała maluteńką tartinkę, czy porwała komuś z talerza coś, co się nadawało do porwania. W końcu te jej występy doprowadziły do tego, i to jest też wynalazek mulę róż, że dostaje się te maluńkie takie przystaweczki to były okrągłe kromeczki, czy chleba, czy bagietki, które były odpowiednio obłożone, albo takie maluteńkie tartynki. Coś, co żarłoczka mogła jedną ręką porwać z talerza, połknąć i popić szampanem. Błyskawicznie, tak. Błyskawicznie. Robiła to w ogromnym tempie i publiczność szalała z zachwytu. Każdy podobno mężczyzna wabił ją do swojego stolika i na wyścigi Zamawiano te talerzyki, tych przystawek, tych miniaturowych kanapeczek, potem to, się z tego zrobiły miniaturowe paszteciki. W każdym razie kuchnia zakwitła tymi takimi drobiazgami, gdzie się kucharze prześcigali w pomysłach i prześcigali w kompozycjach artystycznych tych potraw, one były na paterach potem już podawane... I w momencie rozkwitu podobno nad tymi kanapeczkami pracowało 20 kucharzy na zapleczu. Także to też zawdzięczamy mulę róż. Czyli małe rzeczy, a cieszą i bardzo dużo kosztowały. Tak, to nie I było dlatego mulę róż coraz bardziej się rozwijało. rozwijało. Ale w pewnym momencie też doszło do tego, że właściciele stwierdzili: no cóż, kan, 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 kanem, zmieniające się tancerki, zmieniającymi się tancerkami. One były coraz to bardziej rozebrane i mniej ubrane, bo w którymś momencie zarzucono spódnicę i zostało się tylko w tych gorsecikach, dzisiaj to nazywamy body, ale trzeba też zrobić jakiś przerywnik tym bardziej, że pojawia się w Towarzystwie Panów coraz to więcej kobiet. I wprowadzono również śpiewaczki i śpiewaków, gdzie to była pierwsza rewia przeplatana już nie tylko tańcem i występami akrobatycznymi, ale również wspaniałymi występami wokalnymi. I ta tradycja się tak rozchodziła, gdzie stało się w pewnym momencie, już tak po pierwszej wojnie światowej, punktem honoru wśród śpiewaków, śpiewaczek, być zaproszonym na występ do... Mulę Róż i tam śpiewały największe sławy. Mieliśmy tam Doris Day, mieliśmy tam Franka Sinatra, mieliśmy Yves Montanda, mieliśmy Charla z No mieliśmy Josephine Baker, która tam również śpiewała i tańczyła w Mułę Róż. Mieliśmy. spódniczce z bananów. Z bananów to ona po raz pierwszy się Pojawiła w folii Bejrze bodajże. Natomiast Ale tutaj już tego nie naśladowała. Natomiast ona tańczyła z gołymi piersiami w Mulę Róż, co też było zaczątkiem, jak gdyby pierwszego striptisu. Zresztą notabene pierwszy striptis pojawił się w Mulę Róż, bodajże rok po otwarciu, gdzie. Dziewczyna po raz pierwszy rozebrała się, zostając tylko w zasadzie nawet nie w majtkach, bo ona miała taki łańcuszek na szyi, który przykrywał łono liściem nie wiem jaki to był, liść historia być może zanotowała ja tego nie pamiętam. No i kwitł interes. Kwitły występy, i w pewnym momencie no doszło do tragedii. Mówi się, że ktoś w loży zostawił niedopalone cygaro, i w 1915 roku mule rusz spłonęło. I spłonęło tak do szczętu, że trzeba je było odbudowywać na. Nowo, odbudowano w tym kształcie zewnętrznym, który widzimy do dzisiaj, czyli z tą wieżą wiatrakową, z tym obracającymi się skrzydłami wiatraka i z tym takim. Paratnym wejściem, gdzie to paratne wejście, ono było kilkakrotnie przebudowywane z tą sceną, którą znamy do dzisiaj. Zmienił się układ stolików, oczywiście, ale stoliki nadal pozostały i formuła Muleł Róż jesie, ogląda uczta dla ciała, uczta dla ducha, i gdzie podstawowym trunkiem w dalszym ciągu został Szampan, bo stolik bez szampana... No co to za impreza? No co, co to za impreza? No. I tutaj mamy tego Żarłoka. No właśnie. Kariera Żarłoka, no niestety bardzo szybko ta gwiazda zaczyna... Gasnąć, bo tak się zdarzyło, że ta tancerka się zakochała. Że się zakochała to jeszcze nie problem, natomiast większy problem, że zaszła w ciążę. No i tutaj. Początkowo jeszcze mogła tańczyć, no ale potem już nie. No i stawiała coraz to większe wymagania w każdym Właścicielom. Tak? W każdym razie te jej wymagania rosły, rosły i w pewnym momencie przekroczyły granice przyzwoitości, można powiedzieć, jak wróciła po ciąży. Tak już jej miejsce było zajęte. W związku z tym ona postanowiła otworzyć własny interes. Otworzyła ten własny interes z mężem, gdzie mąż okazał się, no delikatnie mówiąc, niezbyt udanym partnerką. Derem, bo okazał się leniem. Okazało się, że ani nie umie tańczyć, ani nie umie zarządzać. Na dodatek, pije na potęgę. No, żarłok też jakoś nie wylewał za kołnierz. No, tutaj miejsca w Paryżu nie ma dla nich. Czyli jadą na prowincję? Jadą na prowincję, kupując wcześniej dwa. Wozy, gdzie w jednym mieści się menażeria, bo kupili małpki. Oda miała swoją kozę, którą się prowadzała po Paryżu. Koza miała przyswojonych parę sztuczek, parę trików cyrkowych. Do tego biorą jakieś wytresowane pudle, czy też pudle, które tresują. No i podstawowa rzecz to jest la goulet i Kan -kan. No, ale prowincja nie przyjmuje ich tak, jak to robił Paryż. Mało prowincja tego, była biedna przecież. Prowincja przede wszystkim jest biedna, a po drugie nie jest tak pozbawiona hamulców jak Paryż. I to wywijanie nogami i pokazywanie majtek to się nie bardzo podoba. Tym bardziej, że księża grzmią z ambony i nie są za bardzo skłonni dawać rozgrzeszenia tym, które te bezeceństwa oglądają. oglądają. Tak. Mąż pije coraz bardziej, wpływy są. Coraz mniejsze, coraz trudniej utrzymać te zwierzęta, które częściowo padają, które częściowo są sprzedawane, żeby przeżyć. No, w którymś momencie tracą oba wozy i lagule traci również cierpliwość do własnego męża, wyrzuca go i odchodzi. Coraz bardziej się staczając, ta jej kariera, która zgasła tak definitywnie na prowincji, Nigdy nie ma szans się odrodzić. Ale ona wraca jeszcze ona do ręka. Ona wraca róż. do mulę róż, ale najpierw ląduje w szpitalu, bo ma zapalenie płuc, z którego wychodzi. Jak już jest bez środków do życia, ona się zwraca do właścicieli mulę róż, żeby ją przyjęto do. Pracy. No, i tutaj właściciele, którzy na niej nieźle zarobili, robią taki gest i mówią: OK, wracaj. Początkowo jest bileterką, a z czasem dochodzi do tego, że ona ma taką tackę, którą nosi. Przed sobą, ubrana tak jak w stroju kiedyś do Kankana, przy czym to już nie jest ta sama la Guleba. ona się roztyła, już to jest kobieta, powiedzmy sobie, po przejściach. Ale niektórzy panowie I, lubią takie. Ale niektórzy lubią takie kobietki. i chodzi między stolikami i sprzedaje te przede wszystkim, Cygara. Natomiast popełnia fatalny błąd, zapominając, że to już nie jest ta kobieta, która bawiła i która zachwycała tłum. Zaczyna praktykować swoje dawne. Sztuczki, to znaczy, tu złapie kieliszek szampana, wychyli, tam złapie kanapeczkę niezbyt już czystymi i zadbanymi rękami, i goście zaczynają się buntować. Wreszcie, właściciele mówią, że albo się pozbędzie tych swoich nawyków z młodości, albo oni pozbędą się jej. No, wychodzi na to, że pozbywają się jej. I to już jest praktycznie koniec. Lagule umiera wkrótce, potem chyba rok po odejściu definitywnym z Mulę Róż w przytułku dla bezdomnych. Właśnie dziś o tym kabarecie, bardzo sławnym kabarecie paryskim, kabarecie sławnym na cały świat Mulę Róż w szkole bardzo wieczorowej, wykłada pani Urszula Pawlik. Koła bardzo wieczorowa w Radiu Katowice. Nie śpij, bo nie będziesz wiedział. Nie lubimy pustki. Znika gulę, pojawia się inna gwiazda. Tak. Świecąca ogromnym blaskiem w mulę tak. róż. Jane Avril, która tak naprawdę winduje mulę róż na ten poziom artystyczny, który znamy do dzisiaj. Od momentu pojawienia się Jane Avril w 1895 roku, czyli w tym roku, jak Lagule znika ze sceny, pojawia się kolejna gwiazda, przepiękna, o wspaniałej figurze, o cudownych nogach, o niesamowitym zmyśle artystycznym, kobieta która będzie uchodzić przez dziesięciolecia we wspomnieniach za najbardziej elegancką kobietę Paryża. No niestety jest to kobieta, która ma za sobą do momentu jak się praktycznie pojawiła w Mulę Róż bardzo, bardzo nieszczęśliwe życie. Ale kim jest Avril dla Mulę róż przede wszystkim staje się tą muzą mus ówczesnych malarzy. Jest to kobieta najczęściej portretowana. Kobieta, w której zakochuje się absolutnie Lotrek. O ile Lotrek Lagule wylansował, to ten plakat. Pierwszy z kankanem, który był przedstawiał Lagule o tyle oszalał na punkcie Jane Avril. Ale szans Ona, nie miał. Szans nie miał. Tworzy jej 20 obrazów, dużych obrazów, piętnaście mniejszych. Rysuje dwa plakaty z nią. Mamy taki słynny plakat czarno-biały. Na białym tle jest w sukni właśnie Avril, gdzie są pokazywane te wszystkie falbany w spódnicach do Kankana. I właśnie falbany w spódnicach do Kankana. Ona czyli Jane Avril, robi absolutną rewolucję w stroju do Kankana. To za jej kadencji, można tak powiedzieć, pojawia się spódnica obszyta tymi falbanami. Spódnica najbardziej obfita, która podobno ma 60 metrów jedwabiu. Tyle? Tam jest pod spód wszytego jedwabiu. Początkowo to też nieźle musiała? Ważyć ważyć. Ta Początkowo są to stroje czarne. Wszystkie te falbany są z reguły czarne. To jest klasyk. Ale nadchodzi moment okupacji, nadchodzi wojna. I tutaj się zmienia strój. Kankana o ile czarne farbany są zastąpione niebieskimi, białymi, czerwonymi, czyli trójkolorowa. Flaga Francji. Tak się objawia patriotyzm. No, gdybyśmy uszyli sobie halkę biało-czerwoną i zaczęli wywijać nogami na scenie jakiegokolwiek Ta, kabaretu. kabaretu, to by to była zgroza. Francuzi wręcz przeciwnie, reagują z entuzjazmem. Jest to najwspanialszy objaw patriotyzmu, jaki może być. I do dzisiaj klasyczny strój do kankana ten, który zobaczymy wszędzie na każdej rewi to jest strój, który ma te falbany niebiesko, biało, czerwone i jeszcze pojawia się jedna rzecz, jak państwo się przyjrzycie tancerką, to klasyczna tancerka ma tylko jedną podwiązkę i z reguły Czarną. Dlaczego tak było? To już było za czasów Jane Avril, gdzie jak ona tańczyła, podwiązka jedna jej strzeliła, i ona, kankana, dokończyła w jednej pończosze z jedną podwiązką, natomiast ona była tak wygimnastykowana, że tą drugą pończochę artystyczny ściągnęła i dokończyła z jedną nogą gołą, z drugą z podwiązką. Ale trzeba było coś wykombinować. Jak jedna podwiązka, dwie pończochy, to ta druga na czymś musi wisieć. W ten sposób wymyślono pas do pończoch, co też jest konstrukcją Jane Avery i jakiejś modystki i te pierwsze żabki, ta się tak nazywało, czy te pierwsze spinki, które utrzymywały pończochy. One były początkowo w kolorze ciała, żeby było widać, że jest tylko jedna pończocha, a druga wisi w powietrzu. I mówiliśmy o piórach. I to, to jeszcze właśnie... tylko dwa słowa powiem pani Urszylo, że... Wówczas nie było jeszcze pończoch samonośnych. No te pończochy samonośne to jest chyba wynalazek lat 70. Mniej tak, więcej. Zresztą ja nie pamiętam, kto to wymyślił, ale jak weszły rajstopy, bo to jeden z wielkich takich filozofów powiedział, że najgorszym wynalazkiem XX wieku to jest bomba atomowa i rajstopy. Tu się z nim zgadzam. Tak. <noise> Wracamy do piór. No i Jane Everyle wprowadza kolejną rewolucję. Skraca spódniczki do kankana, które są do połowy łydki, już nie są do kostek. Wprowadza do tego ozdoby z piór. I pierwsza ozdoba z piór do Kankana to są pióra wpinane we fryzurę. Także ten takie pionowe pióro marabuta czy, czy strusia, które się tak fajnie kiwa, to jest właśnie jej wynalazek. I kim ona była? Była to dziewczynka, która bardzo cierpiała i która przeszła gechenne. Córka bardzo pięknej, bardzo atrakcyjnej matki. Sama, gdy matka zaszła w ciążę, to stwierdziła, że ona się nie będzie dzieckiem zajmować, bo jej przeszkadza w profesji. I tutaj dziewczynka miała tyle szczęścia, że została oddana przez matkę pod opiekę dziadkom. Dziadkowie, którzy bardzo dbali o nią i również dbali o jej edukację. No niestety, bardzo szybko zmarli, bo najpierw zmarł dziadek, potem zmarła babcia, ale babcia była na tyle przewidująca i na tyle znająca swoją córkę, że chciała zabezpieczyć przyszłość dziewczynki. I w wieku pięciu lat dziewczynka trafiła do klasztoru z odpowiednim posagiem, bo klasztor przyjmował dzieci czy przyjmował swoje pensjonariuszki, jeżeli byśmy tak powiedzieli, za darmo, ale one były skazane na zupełnie inny żywot niż te, które przyszły z własnym posagiem. I dziewczynka jest poddana Edukacji, czyli nie jest przeznaczona do prania, prasowania, zamiatania kątów, tylko do szkoły. Tak się składa, że klasztor, w którym się uczy, należy do jednych z najlepszych, jeżeli chodzi o edukację dziewcząt. co się okazuje, że to małe dziecko bardzo szybko łapie języki. Obce. i mając 9 lat, ona już w przeciągu czterech lat, ona już płynnie mówi po angielsku i płynnie mówi po hiszpańsku, ma do tego niesamowitą głowę do rachunków i niesamowitą pamięć. Jest bardzo zdolna. No niestety, matka odnajduje dziewczynkę, odwiedza klasztor i stwierdza, że jak mała wyrosła na taką. Czy wyrosła, zapowiada się, że to będzie taka piękność w wieku dziewięciu lat odbiera ją z klasztoru? Po co? No sama jest prostytutką, czyli stwierdza, że jeżeli będzie miała takie wspomożenie, to dopiero zarobi. To dopiero zarobi. Plan się nie udaje, dlatego że dziewczynka jest bardzo krąbna i że pierwszego klienta podobno strasznie pogryzła i podrapała. Matka jej tego nie potrafi wybaczyć, zaczyna się znęcać nad dzieckiem, bije ją, głodzi, no, w najróżniejsze rzeczy wyprawia. Ale w tym czasie dziewczynka ma o tyle szczęście, że matka znajduje stałego kochanka, który jest bardzo zamożny i który tą dziewczynkę jakoś tak czuje do niej ogromną sympatię i próbuje. Ją chronić przed matką. I on wysyła to dziecko do szkoły, zapewniając mu dalszą edukację. No, niestety kochanek nie jest 24 godziny na dobę. I matka no, jednak usiłuje córkę nagiąć do własnej woli. No, każde przewinienie kończy się solidnym laniem. I w pewnym momencie nauczyciele zaczynają się interesować, że dziewczynka przychodzi pobita do szkoły i tutaj usiłują interweniować. Jednak ta Interwencje na nic się nie zdaje, bo prawa rodzicielskie są prawami nieograniczonymi. Na nieszczęście dla dziewczynki romans się kończy i. Mała ucieka z domu, mając 12 lat, ponownie ląduje na ulicy pod mostami śpi żebrze, co się tylko da. No i niestety zapada na zdrowiu i którejś zimy zostaje znaleziona, przemarznięta i trafia do szpitala. Ponieważ dziecko nie mówi, dziecko się bardzo boi, reaguje atakami paniki, umieszczają ją w szpitalu psychiatrycznym i to wydawałoby się, co może być najgorsze, okazuje się zbawieniem dla dziecka, dlatego że kierownikiem, dyrektorem tego szpitala jest taki słynny neurolog, profesor Szarot, który ma ogromne osiągnięcia i który się bardzo interesuje losem dziewczynki, bo do tego jest przepiękna. I bierze ją pod swoją opiekę. Tam widzi, że dziecko jest pobite. I otacza ją pełną opieką. A do opieki psychiatrycznej wtedy, między innymi, należą ćwiczenia gimnastyczne. I tutaj dziewczynka okazuje się człowiekiem z gumy. Każdą ewolucję potrafi wykonać, sama wymyśla jakieś kompozycje taneczne, a do tego jest jeszcze bardzo, bardzo muzykalna. I jej Pobyt w szpitalu za sprawą tego profesora przedłuża się. Po dwóch latach pobytu na ścisłym oddziale psychiatrycznym, on ją kieruje do takiego domu półotwartego, coś w rodzaju sanatorium, rehabilitacji, gdzie ona jest do 15 roku życia i płaci za jej edukację, posyłając ją regularnie do szkoły. I gdy ma 15 lat, w tym sanatorium pojawia się bardzo przystojny lekarz, którego nazwiska nie znamy, ale dziewczyna prowadzi już w tym czasie pamiętniki. Okazuje się, że ma też talent literacki i zakochuje się w tym człowieku. Ten człowiek zaczyna ją wprowadzać w życie towarzyskie Paryża, i w którymś momencie pokazuje jej sale taneczne bo jak mówiliśmy Paryż ma takie swoje sale taneczne gdzie można kupić bilet i tańczyć się na całą noc i ona odkrywa że kocha taniec i potrafi tańczyć i Zaczyna brać lekcje tańca. Natomiast dochodzi do tragedii, bo Julien ją rzuca, i ona wtedy, zrozpaczona, mając 16 lat, próbuje popełnić samobójstwo. Chce się rzucić do sekwany. I gdy już stoi na tej barierze mostu, nagle przechodzi prostytutka, w zasadzie nie przechodzi, przejeżdża powozem. Najsłynniejsza prostytutka Paryża, która Nazywa się Marcelle Lagrange. Kobieta, która ma wszystko i widząc, co się dzieje, wyskakuje z tego powozu, ściąga ją z, z tej bariery barierki. i bierze pod swoją opiekę. I w pewnym momencie ona otwiera jej inny świat. Uczy ją, jak się ubierać, uczy ją dobrych manier, poruszania w wielkim świecie i tańca. I w pewnym momencie ona pojawia się na takiej, z tą swoją opiekunką z La Grande, w najsłynniejszej sali Paryża, gdzie są organizowane bale, to jest tak zwany sala Boulière od nazwiska właściciela. I ona tam porwana czarem muzyki zaczyna sama tańczyć, układając kompozycje. I los się uśmiecha do niej, że jest Joseph Oller na sali, który momentalnie ją wychwytuje. Pary przestają tańczyć, cały parkiet jej bierze ją i w ten sposób zaprasza do Mulę Róż. W Mulę Róż się pyta, czy znasz kankana? Nie, ale mogę się nauczyć. nauczyć. Pokaż, co potrafisz. Czy potrafisz wykonać jakiekolwiek akrobację? I ona wykonuje te akrobacje, i tutaj Lagran, ta jej opiekunka merytoryczna, można powiedzieć, negocjuje dla niej kontrakt. Jest to kontrakt nad kontrakty. Otrzymuje ogromną garzę i jest tą podporą mule róż. Wprowadza do mulę róż elegancję. I kieruje mulę róż na te tory, o których słyniemy. Mówiliśmy o podwiązce, mówiliśmy o falbanach, mówiliśmy piórach. o piórach, o sukniach. Jest jedną z najlepiej ubranych kobiet Paryża. Opiekuje się La Grande do końca jej dni, która zapada na chorobę. La Grande ma wystarczająco dużo pieniędzy, ale jest samotna. Także ona potem dzieli czas. Pomiędzy współudział w zarządzaniu mulę róż, pomiędzy swoją opiekunką, którą tak naprawdę nazywa siostrą albo mamą. Do tego dochodzi miłość, bo zakochuje się w przemysłowcu, ten przemysłowiec zakochuje się w niej. Wyjeżdżają do Nowego Jorku, ona w Nowym Jorku bryluje kankanem, po paru latach wraca, tworząc. Już nie swoje własne występy, aranżacje do swoich występów, ale do zespołu Moulin Róż ustawia pierwszą rewię i króluje w Paryżu. Historia Moulin Róż jest fascynująca, przyznacie Państwo, w opowieściach pani Urszuli Pawlik, ale proszę powiedzieć, jak dziś my patrzymy na to, co się wydarzyło 135 lat temu? Jak oceniamy historię Moulin Róż i tę rzeczywistość? która dzieje się w Paryżu, a ciągle dotyczy mu róż. Ja jestem pełna podziwu dla tego tworu, dlatego że on nigdy nie splajtował. Zawsze wykazywał największy poziom artystyczny. Zawsze zwabiał największe gwiazdy. No, mówiliśmy, a Aznawurze, do tego dochodzi Dalida, do tego dochodzi no, cała paleta wielkich głosów. Zawsze trzymany jest poziom. Wspaniała aranżacja każdego występu. Chociażby Doris Girls, ten zespół, który jest utworzony w 1957 roku i który do dzisiaj. Czaruje ludzi. Nigdy nie zepsuła się kuchnia. Nigdy nie brakło szampana i to dobrego szampana. Zawsze jest wspaniała reklama. Programy, które lecą, są na najwyższym poziomie. Ogromna praca sztabu ludzi, którzy na pewno na kosztach próbują oszczędzać, ale tego nie widać. Jest to młynek, właściwie młyn, który się kręci bez przerwy, który przetrwał dwie wojny, który nigdy nie stracił na swoim uroku i który jest legendą. I ta legenda, która trwa, to jest legenda Renoir'a, który tam pijał, legenda Toulouse-Lautrec'a, impresjonistów, którzy tam tworzyli. Legenda Ogromnych miłości, które się tam zawiązały. No Gdybyśmy opowiedzieli chociażby o kilku przypadkach, podobno jedna z największych miłości, czy jeden z największych romansów księcia Filipa, męża królowej Elżbiety, zaczął się właśnie w Mulę Róż. Notabene to samo muleu Róż jeden, jedyny raz tylko zamknięto i odegrano przedstawienie całą rewię dla raptem pięciu osób królowej Elżbiety jej męża i trzech osób które im towarzyszyły I Królowa Elżbieta nie była zbulwersowana no, nie była. <laughs> nie wiem, Także... co by się działo, gdybyśmy my mieli taki mułem róż u siebie. No, czy to mułem róż w świetle zawirowań polskich awantur by przetrwało? Och, tak. Teraz odetchnijmy troszeczkę, zastanówmy się nad tym i podziękujmy pani Urszuli Pawlik za wspaniały wykład o mułem róż. A jeżeli państwo będziecie w Paryżu to Idźcie na Terewie, jeśli was stać, albo może przejdźcie się tylko tą ulicą i zobaczcie, że tutaj się wchodzi do tego przybytku, który jest fantastyczny, ale jest strasznie drogi. I przeczytajcie książkę Tancerka z Mulę Róż, która oddaje atmosferę tej dzielnicy i tworzenia się Mulę Róż. Pani Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak, kłaniamy się Dobrej Nocy, życzymy. Szkoła bardzo wieczorowa w Radiu Katowice.